Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu: Podstawy projektowania roślinnych obiektów architektury krajobrazu. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Wykonanie inwentaryzacji terenów zielonych nie jest takie proste. Projektant powinien posiadać wiedzę nie tylko z zakresu roślin ozdobnych, ale też umiejętności praktyczne, które pozwolą mu na prawidłowe obsługiwanie przyrządów związanych z geodezją. W oparciu o mapę zasadniczą zagospodarowanego terenu, powstaje plansza inwentaryzacyjna, na której są naniesione grupy zieleni. W dokładnie wymierzonych odległościach. Drzewa są zwymiarowane pod względem wysokości obwodu, pierśnicy, średnicy korony, a krzewy pod względem powierzchni przez nie zajmowanej, podanej w metrach kwadratowych oraz pod względem wysokości. Plansza inwentaryzacyjna powinna być dostosowana skalą do opracowanego projektu. Wśród prac związanych z wykonaniem inwentaryzacji można wyróżnić prace terenowe, pomiar drzew, pomiar odległości. Dokumentacja fotograficzna i tym podobne, i prace projektowe, naniesienie elementów na planszę inwentaryzacyjną, charakterystyka szaty roślinnej terenu objętego zleceniem. Do każdego rodzaju prac potrzebne są odpowiednie narzędzia. Oczywiście precyzyjność przyrządów ma dużo wspólnego z dokładnością wykonania inwentaryzacji terenu. W pracach terenowych możemy wyróżnić sprzęt potrzebny do wykonania robót inwentaryzacyjnych. Typu, pomiar odległości, pomiar kątów w terenie oraz sprzęt potrzebny do pomiaru drzew pod względem obwodu, pierśnicy, wysokości. Do sprzętu służącego do pomiaru wielkości w terenie zaliczamy teodolity, czyli instrumenty geodezyjne przeznaczone do pomiaru kątów poziomych oraz kątów pionowych, tachimetry, czyli instrumenty geodezyjne przeznaczone do pomiaru kątów poziomych, kątów pionowych oraz odległości. Dalmierze, czyli instrumenty geodezyjne przeznaczone do pomiaru odległości, niwelatory, czyli instrumenty geodezyjne, umożliwiające pomiar różnicy wysokości pomiędzy punktami terenowymi, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki, odbiorniki GPS. Do sprzętu służącego do pomiaru wielkości drzew zaliczamy: pierśnicomierz, czyli przyrząd pozwalający zmierzyć dokładnie pierśnicę drzewa. Średnicomierz, zwany również klupą, czyli przyrząd służący do pomiaru grubości drzew i średnicy drewna okrągłego. Wysokościomierz, czyli przyrząd do pomiaru wysokości drzewa. Skaner laserowy daje możliwość zdjęcia całokształtu pomiarów zinwentaryzowanych drzew. W pracach projektowych możemy wyróżnić prace wykonywane techniką klasyczną i komputerową. Sprzęt potrzebny w pracach wykonywanych techniką klasyczną to podkład geodezyjny inwentaryzowanego terenu w kilku kopiach. Kalki techniczne, ołówki, rapidografy i inne narzędzia potrzebne do wykonania rysunku. Stół kreślarski. W pracach wykonywanych techniką komputerową używamy takiego sprzętu jak komputer z wgranym podkładem geodezyjnym inwentaryzowanego terenu i programem graficznym. Ploter, czyli komputerowe urządzenie peryferyjne służące do pracy z dużymi płaskimi powierzchniami, mogące nanosić obrazy, wycinać wzory, grawerować i tym podobne. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.